stworzyli świąteczne ozdoby, które później trafiły na choinkę. Mieszkańcy gminy Komprachcice wzięli udział w warsztatach, których efekty będzie można podziwiać przez całe święta. To dzisiejsze wydarzenie Choinka, Choinka, ubierzmy ją razem, to już taka tradycja w naszym ośrodku kultury, bo jeśli dobrze pamiętam, to jest już czwarta edycja tego wydarzenia. Ta żywa choinka stanie właśnie przed drzwiami do samorządowego ośrodka kultury przy wejściu i każdy, kto weźmie dzisiaj udział w tych warsztatach, przechodząc tutaj w tym okresie bożonarodzeniowym, będzie mógł powiedzieć, że to jego ozdoba wisi właśnie na tej choince. Podczas warsztatów każdy mógł wyzwolić swój talent i przygotować taką ozdobę, na jaką miał tylko ochotę. Wspólnie tworzyliśmy te dekoracje. Mój mąż ma duszę artystyczną, więc wycinał, a moja praca kończyła się tylko na zawieszkach. Już prawie kończę i jest cała brokatowa w zielonym kolorze. To chyba jest taki ostatni moment, żeby jeszcze coś wspólnie zrobić, żeby wspólnie przygotować się do tych świąt, żeby poczuć tego ducha świąt. Można naprawdę przyjemnie spędzić to popołudnie razem. Spotkanie było okazją nie tylko do wspólnego ubierania choinki, ale także do rozstrzygnięcia konkursu na szopki bożonarodzeniowe. W sumie zgłoszono 16 prac. Tą stajenkę to robiłam oczywiście nie sama, ale z rodziną. Bardzo trudno jest ocenić takie szopki. To jest duże spektrum tutaj technik plastycznych, duże spektrum materiałów i różnego rodzaju właśnie wykorzystywanych rzeczy, które dzieci i dorośli w tych szopkach zawarli, więc tutaj był bardzo wielki problem i musiałyśmy stwierdzić, że jest bardzo trudno wybrać tę jedną jedyną. Myślę, że werdykt będzie troszeczkę zaskoczeniem. Zobaczymy, jak to przyjmą wykonawcy. Na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach wystąpiła także grupa Akcik ze spektaklem Opowieść wigilijna.